507-963-253-507-964-253. 20 minut tam zostało. Proszę Państwa, jest z nami pan Tadeusz z Płocka? Halo? Halo. Dobry wieczór, panie Tadeuszu. Czy pan był na tym spotkaniu może z Chyrzym Rojem? No nie byłem właśnie, bo w ostatniej chwili tak sobie się dowiedziałem. No ja też nie byłem, i też żałuję bardzo. No właśnie. Tylko w telewizji oglądałem, a to nie to samo jest, bo tak na żywo. Tak. No dobra, chętnie bym zadał mu parę właśnie pytań temu gościowi. Proszę pana, niech pan nie będzie taki kozak, tak? A żona się będzie martwić, tak? Pan zapyta, widział pan, jak to wyglądało? Ten brutalny atak kosecznie? Jak nie. Ten chciał wyrwać ten mikrofon i tak dalej. No właśnie, tak, to jest ta wolność, ta demokracja, nie? No pewnie, że jest wolność i demokracja. Na przykład Tusk może sobie mówić, co chce. Opowiada różne dyrdy małe, tak. Brednie, jak to było za jego rządów. Jakby ludzie, nie wiem, mieli pamięć złotej rybki. No, to, no właśnie, to czemu uciekł? Czemu go ciotka zabrała? No. A, no to jest pytanie filozoficzne. To wie pan, tu Szekspir byłby potrzebny, żeby na to odpowiedzieć. Panie Jacku, tak? Halo? Tak, słucham. Tak, ja jestem cały czas. Panie Jacku, mam taką właśnie parę tematów tak szybciutko. Właśnie chodzi mi, bo ostatnio na granicy z Białorusią pojawiła się jakaś Niemka z nazwiskiem Göring. Wiceprzewodnicząca Bundestagu. Wczoraj o tym mówiłem, czy przedwczoraj. No i tak ubolewa nad imigrantami nad granicą. No więc moja propozycja jest taka. Po prostu podstawić samoloty do Mińska, do Moskwy i po prostu od razu ich przewieźć do Berlina, Brukseli, Paryża. Po co się pchają przez naszą zieloną granicę? No, jak nie chcą przejść legalnie przez przejście, no to ich zabrać od razu. A jeszcze odnośnie pani Merkel, bo tak zaprosiła tych imigrantów z Afryki, z południa i ileś tam set czy tysięcy się potopiło, ona moim zdaniem powinna być oskarżona o tych ludzi, którzy poginęli. Bo też powinna podstawić im samoloty, statki i po prostu ich przewieźć do Niemiec. Czemu ich narażała na utratę życia? Co pan na to, panie Jacku? Proszę pana, ja się zastanawiam nad tym, dlaczego my pana do Brukseli nie wysyłamy. Co pan robi w przyszłym tygodniu? Ja bym skrzyknął paru, może byśmy sfinansowali panu bilet, żeby pan pojechał tam i wytłumaczył od razu i tyle. Ja jestem za, no co ja na to. No. Ja wczoraj czytałem o tym, że Straż Graniczna dostała fajne nowe karabiny maszynowe. 900 mogą tych pocisków wystrzelić na minutę, no co jakoś tak. No i właśnie odnośnie jeszcze, panie Jacku, tych murów na granicy, czyli inne państwa, Litwa, Łotwa, Estonia, teraz ostatnio Finlandia, wszyscy jak jeden mąż, że tak powiem, zgadzają się z budową tych zapor, tych murów, a oczywiście nasza opozycja nie, no i oczywiście pierwsza niejaka Ochojska oczywiście, ale może by tak przyjęła do siebie chociaż jednego tego imigranta, no bo oczywiście uchodźcy z Ukrainy to już nie, ale imigrant to już tak. I jeszcze mam takie pytanie, bo z tego co wiem, chyba Miller ma wnuczkę, tak? I czy ona wie, jak za PRL-u rządził właśnie Miller, Senyszyn, Cimoszewicz, Kwaśniewski, etc. właśnie ci z PZPR-u? Czy wtedy nie było homoseksualistów? Co oni robili z tymi ludźmi? A akcja Hyacinth to 84 rok, jeżeli się nie mylę, 5. Niech sobie poczyta może, co wtedy zrobił dla tych ludzi Miller, Cimoszewicz właśnie, pani Styszyn tak się teraz wymandrza, jest taka demokratka. A co wtedy robili? Proszę pana, z tak świadomym elektoratem jak pan, to taki senator Fedorowicz faktycznie nie ma co rozmawiać. No, to trzeba stawiać na tę propagandę, ale pana to się nie przekona. Ta wnuczka to... No przecież panie Tadeuszu, no szkoda gadać. Dobra. Całuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. O granicy pan mówił. Dzisiaj Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, napisał na Twitterze kilka słów na temat sytuacji na naszych granicach z Rosją i z Białorusią. Nic szczególnego, ale warto przypomnieć. Ludzie przekraczający granicę polsko-ukraińską to uchodźcy wojenni, którzy uciekają przed rosyjską agresją. Na Ukrainie obecnie grozi im śmierć w wyniku ataku Rosji. Polska jest dla tych ludzi pierwszym bezpiecznym krajem.
To, co się dzieje na granicy RP z Białorusią, to zupełnie inna historia. Granica jest szturmowana przez ludzi w ramach nielegalnego szlaku migracyjnego, zarządzanego przez służby Białorusi i Rosji. Cudzoziemcy na Białoruś przybywają z Rosji. Polska jest kolejnym krajem na ich drodze. Nie ma żadnego powodu, by Polska godziła się i akceptowała nielegalny szlak migracyjny, który został wytworzony sztucznie przez Rosję i Białoruś w ramach walki hybrydowej z Europą. Ten scenariusz to element agresywnych działań Rosji przeciwko Zachodowi. Porównywanie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy z działaniami władz RP wobec operacji hybrydowej zarządzanej przez służby rosyjskie i białoruskie to manipulowanie faktami oraz wyraz naiwności lub ideologicznego politycznego zaślepienia. Tych sytuacji nie da się zrównywać. Rosyjska agresja jest prowadzona przy użyciu różnorodnych metod, również przy wykorzystaniu nielegalnej migracji, której celem jest destabilizowanie Zachodu. Takie działania Moskwa prowadziła już zresztą wielokrotnie, choćby przeciwko Finlandii. Wszyscy to wiedzą. No, poza taką Ochojską, Ostaszewską, Kolendą Zaleską z TVN, no i tak dalej, i tak dalej. A Tusk, każdy Tusk, drżnie głupa, że to tak nie jest. Proszę szanownych państwa, bo ja wezmę i zapomnę, albo potem nie zdążymy. My w piątek idziemy na marsz. Marsz Niepodległości w czasie rządów Platformy był niezgodą na pedagogię wstydu i politykę tamtych rządów, które doprowadzały do sytuacji takiej, w której z polskim patriotyzmem się walczyło. Tak dzisiaj mówił na naszej antenie, na antenie Telewizji Republika, Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. I mówił jeszcze tak. Marsz Niepodległości wywołuje dyskusje szczególnie w środowiskach lewicowo-liberalnych. One ze względu na swoje poglądy abstrahują od państwa narodowego, niepodległego państwa. Mieszczą się gdzieś w globalnym tyglu, gdzie każdy jest jakąś zatomizowaną jednostką, indywiduum, które gdzieś działa. Człowiek potrzebuje swojej tożsamości nie tylko dla wewnętrznej potrzeby ducha, ale dla własnego bezpieczeństwa. Ludzie od początku historii gromadzą się w pewne wspólnoty. My tę wspólnotę narodową czcimy kolejnymi rocznicami odzyskania niepodległości. Mówimy, że o niepodległość trzeba walczyć i o nią zabiegać. Ta druga strona, która jest wrogo nastawiona do państwa niepodległego, chce przedstawiać takie inicjatywy jako szkodliwe, budzące kontrowersje. Ma to powodować, by społeczeństwo postrzegało to jako coś gorszego, przestarzałego, a oni, mądrzejsi, narzucają nam program ideowy w cudzysłowie. Na przykład w ten sposób, że dziennikarze mediów liberalnych mówią, że na Marszu Niepodległości pojawiają się straszne hasła, takie jak Bóg, honor, ojczyzna. To jest główna oś napięcia. Prezes Bąkiewicz podkreślał, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, no tak jak jego poprzedniczka Hanna Gronkiewicz-Waltz, próbowali delegalizować, utrudniać te działania, stwarzać atmosferę napięcia, obniżać bezpieczeństwo. Marsz Niepodległości w czasie rządów PO był niezgodą na pedagogikę wstydu i politykę tamtych rządów, które doprowadzały do sytuacji takiej, w której z polskim patriotyzmem się walczyło. Ja myślę, że jestem w stanie większość osób zaprosić na ten marsz, tylko są pewne kryteria. Trzeba być patriotą i wierzyć w niepodległe państwo polskie. Wydaje się, że pan Trzaskowski czy pan Tusk mają zupełnie inny pogląd na tę rzeczywistość. Odnoszą się do tego marszu w sposób przedmiotowy. Trzaskowski w czasie kampanii prezydenckiej mówił, żeby się na marsz wybrał. Każdy może się nawrócić. Byłoby pięknie i wspaniale, gdybyśmy mogli wspólnie obchodzić to święto. I na koniec jeszcze raz powtórzę, że w tym roku kluby Gazety Polskiej będą miały własny sektor w kolumnie marszu. Na czele klubowego sektora stanie Adam Borowski z warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Adama Borowskiego każde dziecko zna. Zbiórka 11 listopada o godzinie 13.30 w okolicy Dworca Warszawa Śródmieście. Pani Mariola z Bytomia jest z nami, tak? To nie jest żart. Dobry wieczór. Tak, tak, tak się, dobry, pani Mariolu. Dobry wieczór. Tak, dobry, słucham. Wieczór, panie Jacku, i dobry wieczór państwu. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogłam się dodzwonić. I oczywiście na wstępie to wszystkich zachęcam do tego, żeby brali udział w marszu jak najbardziej, bo jest to bardzo ważna sprawa, bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o nasz kraj i o naszą przyszłość. Ale panie Jacku, ponieważ próbowałam się dodzwonić, jestem na antenie, to muszę powiedzieć pierwszą rzecz, taką zasadniczą. Nie możemy być parobkami Europy. Bardzo proszę mnie zrozumieć, mówię to w imieniu mojego męża, ponieważ on kibicuje temu programowi.
Nie możemy być parobkami Europy. Nie możemy pozwolić na to, żeby niemieckie stare samochody, nie samochody, ubrania, inne rzeczy przyjeżdżały do Polski i żeby Polacy to kupowali i czuli się jakoś dowartościowani. Nie chcą dawać pieniędzy z KPO, niech nie dają. Wypracujemy sobie wszystko własnymi rękami, własną ciężką pracą. Ja tak przynajmniej uważam. Będzie nas stać kupować nowe samochody, nowe produkty, nowe artykuły. To zmierzam do tego takiego tematu. Ale to inna kwestia. Dzisiaj oglądałam spotkanie pana Tuska. To jest coś nieprawdopodobnego. Jest taki film Wojna Światów. Na pewno oglądali ten film ludzie, którzy słuchają pana audycji. Do czego zmierzam? To jest wojna po prostu PiSu z Platformą, ale to jest wojna tylko polityków. Tam nawet jego wyborcy, jedna pani tam się odezwała i powiedziała coś takiego, mianowicie, że już wystarczy tych podziałów, już wystarczy tego wszystkiego, żeby się naród polski połączył, żeby nie było już, że tak powiem, tego podzielenia. To, co oni reprezentują, to, co tam dzisiaj się działo, to, co jak słuchałam, a szkoda mi mojego prądu, bo jest drogi, a słuchałam, bo nie chcę być jakoś nieobiektywna w stosunku do tego ugrupowania, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, ręce opadają. Ręce opadają i to ja już nie mówię poniżej kostek, poniżej stóp. To jest wstyd, wstyd. Oni w ogóle nie mają wstydu na świat, na Europę. Ten młody chłopiec, który tam, młody mężczyzna, który zadał właśnie w stosunku do pana Tuska to znamienne słowa, dlaczego tak kłamie, jest hipokrytą i w ogóle, i strasznie jestem zdenerwowana pod tym kątem. Wie pan co, jak zobaczyłam grymas na twarzy pana Tuska, może inaczej, Chyrzego Roya, o, bo to mi się bardzo podoba. Jak zobaczyłam ten grymas na twarzy jego, myślałam, że po prostu gdyby miał taką moc sprawczą, to by zakuł w kajdanki tego chłopaka i kazał go wyprowadzić stamtąd. Po prostu nie dopuszczają żadnego innego głosu społeczeństwa. Żadnego innego głosu. Mamy wojnę, jest kryzys, inflacja, stopy procentowe, wszystko się dzieje. Nikomu się to nie podoba. Prawda? Nikt nie jest z tego zadowolony, ale jest powód, tak? Powodem jest kto? Putin, Rosja, wojna, idzie zima, ludzie tam marzną. Ja wiem, mam sygnały, mam znajomych wśród Ukraińców, tak? Bo tak jest, tak? Przyjeżdżali do Polski, pracowali, ludzie się z nimi zintegrowali, razem wspólnie rozmawiamy, siedzimy. Niech mi pan wierzy, przyjechali ci, których też było stać na ten przyjazd, tam zostali też starzy, schorowani, umordowani życiem ludzie, tak? Nie można podchodzić do tego, że Platforma Obywatelska wszystko zrzuca na rząd PiSu. Panie Jacku, ja panu powiem tak. Moglibyśmy rozmawiać w języku rosyjskim. Ja w 96 roku skończyłam szkołę średnią. Ja miałam przymus uczenia się języka rosyjskiego w szkole. Do dzisiaj umiem mówić, śpiewać Biały Jerozy i inne rzeczy, i inne wiersze, wszystko. Nawet brałam udział w akademiach i innych, ponieważ nasza pani profesor tak nas piłowała. Wpoili mi propagandę taką rosyjską w szkole. W szkole to się w głowie nie mieści. Mi to zostało do dnia dzisiejszego. Ja nie rozumiem czegoś takiego, że ludzie, myśmy się wychowywali. Ja skończyłam tę szkołę i pierwsze, co zrobiłam, to musiałam iść się za rządów AWS-u, bo to był wtedy AWS, bodajże tak, w tych latach, i Unia Pracy, rejestrować się do Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna. Ja nie miałam żadnej szansy. Kolejne rządy, Lewica, SLD, to wszystko pozabierali, fundusze alimentacyjne, zaliczki wprowadzili alimentacyjne. Przecież tak było, pozabierane zostały pieniądze. Oprócz tego nie było żadnego wsparcia dla dzieci. Nic nie było. Panie Jacku, nic nie było. Przypomnijmy sobie te czasy. Pojawił się rząd Platformy, kontynuował to do końca.
podatki. Ja zaczęłam pracować, jak Tusk wprowadził podatek, podwyższył podatek z 22 na 23%. Myśmy wszystko przerabiali, ceny, kasy fiskalne, wszystko. Przecież to była grabież. Oni do dzisiaj, oni chcą to wszystko okraść. Ludzie, opamiętajcie się, nie głosujcie na nich. Ja mam nadzieję i wierzę w to. I mój syn widzi, jak ja się denerwuję i widzę i walczę o to, żeby była ta normalność. Ja dzięki temu rządowi mogę normalnie żyć. Wierzy mi pan, panie Jacku, normalnie żyć. Ja się nie muszę martwić, co będzie dalej, mimo że jest kryzys gospodarczy, mimo że jest tak ciężka sytuacja, ja nadal mogę żyć i funkcjonować i pracować. Tak, tak to wygląda. Ja mam tylko jedną prośbę, żeby się pani nie denerwowała, bo szkoda zdrowia naszego na takich subratów, no i tyle. Ja mam podobne wrażenia i podobne odczucie. Jak oglądałem dzisiaj to spotkanie tego Tuska w Płocku, że z drugiej strony, a pies z nimi tańcował, niech oni sobie żyją w tej bańce. No jak takim dobrze, niech sobie żyją w takiej bańce. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Ukłony dla męża i dla syna. Proszę państwa, no ja już dzisiaj to chyba z niczym nie zdążę, bo tak o cudzie w BBN-ie chciałem właśnie jeszcze powiedzieć, o pewnym wyroku, który mnie zdenerwował. No może o tym wyroku. Tutaj pan wicemarszałek Terlecki powiedział, że totalna opozycja jest w dramatycznej sytuacji, bo nie mają pomysłu i dlatego tak się frustrują. Powiem o tym wyroku dwa słowa, bo nie, no bo to jest coś niemożliwego. To nie może tak wyglądać. No. W skierowanym do sądu akcie oskarżenia dla Roberta K., warszawskiego aktywisty, zarzuty dotyczyły wykorzystania 3 małoletnich ofiar. Mężczyzna miał wielokrotnie obcować płciowo z osobą poniżej 15 roku życia, ale to mi pani Hani z Lublina teraz nie wrzucajcie, bo ja mam 2 minuty do końca programu. Ludzie, to ja będę wyglądał, a zacząłem mówić o tym wyroku. To już, no to albo pani Hania, albo ten wyrok. Telekino decyduje. To przepraszam bardzo pani Haniu, to spotkajmy się innym razem, bo to jest za mało czasu, żebym ja z panią zdążył sensownie porozmawiać i jeszcze dokończył ten wyrok. O tym wyroku państwo słyszeli na pewno, tak? Facet, który jest oskarżony i to jest udowodnione, że molestował dzieciaki, wielokrotnie obcował płciowo z dziewczynką poniżej 15 roku życia i tak dalej, i tak dalej. I do tego on się przyznaje. Zostaje skazany na 2,5 roku więzienia. Sąd zakazuje mu przebywania na terenie szkół i innych miejsc, gdzie jest prowadzona edukacja małoletnich na okres 10 lat, a także sąd objął go dożywotnim zakazem zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów, działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieki nad nimi. Oskarżony oczywiście dobrowolnie poddaje się karze. No i teraz temu wyrokowi postanowiła się przyjrzeć prokuratura okręgowa. Poleciliśmy wystąpić o uzasadnienie, przyjrzymy się pod kątem ewentualnego zaskarżenia tego wyroku, powiedziała rzeczniczka prokuratury. Do sytuacji odniósł się również wiceminister Marcin Warchoł. Absolutnie kara jest zbyt rażąco łagodna. Sprawca wykorzystał zaufanie ofiar, wykorzystał uzależnienie ofiar od siebie. Wykorzystał to, że dziecko zostało poddane jego opiece i w sposób perfidny, mając nadzór nad tym dzieckiem, dopuścił się tak haniebnych czynów, wielokrotnego wykorzystania seksualnego, podawania narkotyków itd., itd. No i ma być z tego zrobiona apelacja. Ale jak może w ogóle zapaść tego typu wyrok? Ten mój program polityczny to jest oczywiście żart, ale kurczaki, może to nie powinien być żart, że bić kaj złodziei i spalić te banki i sądy. Proszę szanownych państwa, my się jutro z tego co ja rozumiem to nie zobaczymy i nie usłyszymy, no bo tam są inne atrakcje przewidziane. Natomiast proszę pamiętać o tym co w piątek, bo to jest naprawdę ważne. I proszę pozostać z Republiką. Dziękuję za wszystkie spotkania w tym tygodniu.